Zaraz byłem, a tak to tutaj. Nie wszyscy przyszli, może chwileczkę, tak? Dyrektor za czas. Zapraszamy, zapraszamy. Ta wystawa wyszła akcent międzynarodowy, a nawet jeszcze bardziej międzynarodowa jest niż tamta. Ja przedstawiam Panią jeszcze raz, Panią Profesor Sylwię, przepraszam bardzo, Beatę Koterską z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu. Dobrze się nauczyłem? Siedziba w Poznaniu. Wydział jest w Kaliszu. To jest wystawa poprojektowa. Projekt nosi nazwę Touch i Field. Takie angielskojęzyczne. No jak widzicie Państwo, to jest rzeźba. Szczegóły to już Pani Profesor opowie. Ta wystawa powstała, muszę to przyznać, rekordowo, bo przyjechała do nas, uwaga, wczoraj. O. Rekord świata jest pobity już i ona się starała. Jak szybciej jeszcze się, jeżeli się doda, jeszcze szybciej zrobić. Mi się zdawało, się, ale się okazuje, że się raz. Przyjechała pobity. Tak. Także idzie dobrze. Pani Profesor, proszę o szczegóły projektu. Bo Pani tempo było tak duże, że liczę na Panią. Drodzy Państwo, tutaj stojąc w tym miejscu, być może chyba wypadałoby rozpocząć od serdecznych tutaj szczerych podziękowań, że Kalezja potrafiła nas wesprzeć w tym tempie, że się faktycznie udało wszystkim, Panu Jurkowi, Panu Dyrektorowi, Izie, nie wiem gdzie się jest tam z nami, bardzo, bardzo dziękuję i dziękuję też Mariuszowi, bez którego wsparcia, który tutaj jeździł, Kalisza co chwila też ta wystawa nie powstała. Bardzo wszystkim serdecznie dziękuję i dziękuję studentom, którzy zaufali mi i również, oczywiście to nie było z dnia na dzień, bo to powstawało przez kilka ładnych miesięcy, zaufali mi na tyle, żeby podjąć ten temat, napisać tak zwany list dedykacji, mówiąc absolutnie w skrócie, to See, Touch, Feel to jest nic innego jak listy skierowane do studentów Uniwersytetu Albeira Interior w Portugalii, w Covilhã. To jest również piękne, bardzo egzotyczne dla mnie osobiście miejsce o niezwykłej, niebadalnej, nieprzeciętnej aurze, gdzie miałam przyjemność prowadzić zajęcia ze studentami Uniwersytetu Wydziału Sztuki i Designu oraz jak Państwo będziecie śledzić tą dokumentację fotograficzną, miałam też przyjemność, to wszystko się wydarzyło w tym roku, także ja nie wiem, jak to się stało, ale byłam w Hiszpanii, prowadziłam tam zajęcia z wspaniałymi ludźmi w Kolumbii, w Portugalii i w Jordanii. I te prace dokumentowane na fotografiach, to są prace, które powstały w Portugalii i w Jordanii, a była to odpowiedź na listy moich studentów, którzy tutaj przed Państwem stoją, a listami było nic innego jak forma rysunku, pewnego zapisu, skrótu myślowego, który, ponieważ języki obce są mi obce, wielu moich studentów nie miałoby okazji uścisnąć dłoni, poczuć aury portugalskich studentów, Jordańczyków. Zrobiliśmy to zaocznie. Narysowali, używając zapisu rysunkowego jako przekaźniku pewnej idei, swoje skryte myśli, marzenia, a może nawet jakieś mało istotne informacje, które chcieliby tym swoim kolegom na skraju Europy czy na innym kontynencie coś powiedzieć. To są te listy. Ja pojechałam z tymi listami, dwa listy. Wręczyłam je studentom w Jordanii i w Portugalii i oni odpowiedzieli tam formami przestrzennymi. Ponieważ jestem rzeźbiarką, najbardziej czuję rzeźbę, jechałam do wydziału, które tą rzeźbę mieszkują. I te obiekty, nieduże, one są. Możecie je Państwo odebrać, podziwiać i jednocześnie zastanowić się, czy faktycznie istnieją takie formy przekazu wizualnego, które są uniwersalne na całym świecie. Nie możemy odkodować i odebrać w sposób intencjonalny, tak samo tutaj w Polsce.
zapraszam do kontemplacji, do rozmowy, do podzielenia się uwagami i byłabym przeszczęśliwa, jeżeli Państwo podjęliście z nami ten dialog, czy nam się to udało, czy również czujecie jakąś energię, która płynie z tych prac. Ja bym chciała przedstawić, moich studentów. Tutaj mamy jedną absolwentkę, dziewczynę, która skończyła dosłownie przed chwilą wydział, nasz kierunek edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych. Mamy się Dawid. Za moment będzie naszym absolwentem. Marysia wykonała zapisy rysunkowe, których tutaj Państwu nie pokażę. One po prostu gdzieś tam są w przestrzeni wirtualnej. Natomiast Dawida dwie prace znajdują się na wystawie. Jedna, którą nazwał Asymilacja, jest to na wejściu taka kompozycja, którą Pan Dyrektor wybrał na plakat. Ta drabina, bardzo interesująca, wertykalna forma. A druga forma ceramiczna, która się zajmuje za plecami Państwa. Też przepraszam po prawej stronie, jak wchodzicie od tutaj wejścia. Dawid Woźnia. Dawidzie, może powiesz coś na temat swojej kompozycji? Na pewno chętnie Państwo posłuchają. Tego się obawiałem. Krótko opowiem, czemu nie. Generalnie myślę, że obydwie prace łączy, albo przynajmniej starałem się, żeby łączył mój styl, gdzie właśnie staram się przedstawiać formy raczej abstrakcyjne, ale przedstawiać je w taki sposób, żeby kierować się inspiracjami często czy to biologicznymi, czy to takim właśnie naturalizmem, kształtami takimi organicznymi i które by w jakiś sposób nawiązywały do harmonii, spokoju raczej. Tak, jest bardzo cierpliwy, spokojny, dlatego mu się udaje zrobić tak niesamowicie precyzyjne rzeczy, które naprawdę bardzo. Może jeszcze dodam o tej jednej pracy, która właśnie też tam się znalazła na plakacie. Dlaczego taki tytuł Asymilacja jej nadałem? Dlatego, że jak Państwo zauważycie, no ona składa się generalnie z dwóch tworzyw. Jedno to jest gips, który właściwie jest też pokryty włóknem szklanym i żywicą epoksydową, ale właśnie generalnie widzimy ten gips, który tworzy główną taką formę tej rzeźby. A drugi składnik to jest drut stalowy. No i w taki interesujący, mam nadzieję, artystyczny sposób to te dwa tworzywa się przeplatają i gips jako dla mnie taki symbol czegoś raczej związanego z naturą i ściera się lub otacza właśnie ten drut stalowy, który z kolei właśnie jest dla mnie takim synonimem raczej sztuczności i właśnie one się tam łączą ze sobą i to jest dla mnie rodzaj asymilacji. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Wiem, że tutaj Roxana bardzo nie chciała, ale chociaż jedno zdanie, któreś tak. Są dwie moje rzeźby. Ja się skupiłam głównie właśnie na tym dotyku, czyli właśnie tego, czego nam brakuje jeszcze przy okazji tej pandemii. Więc są to jakby takie wariacje napisu touch właśnie. Na parapecie na Państwa, dosłownie. Dokładnie. I chodziło mi też o taki właśnie, że ponieważ miał być to w formie listu przekazane, to chciałam, żeby ten napis jakby właśnie wychodził wręcz właśnie z tego listu, dlatego też jest na właśnie takiej podstawce, która miała właśnie symbolizować ten list. I ten napis miał właśnie wychodzić, żeby można było go dotknąć. Jeden z nich jest właśnie pokryty też włóknem szklanym, więc jest dość ostry, ale też właśnie dzięki temu można tak właśnie taki zmysł dotyku i można to dotykać i dziękuję bardzo za wszystko. Adrian jest jednocześnie prezesem debiutującego tu na tej wystawie Koła Artystyczno-Naukowego Przewodnicowali.
Żeby tak po studencku postawić kropkę na i, to pozwolę krótko zacytować Zbigniewa Herberta. Co znaczą listy, kiedy te słowa, które teraz piszę, kamienieją w czas przeszły dokonany? W tym krótkim fragmentem chciałbym podsumować też zmagania studentów naszego wydziału, jak też studentów zagranicznych z Jordanii, Portugalii. No, tym motywem przewodnim były właśnie listy, listy również jako znak graficzny, które przekraczają bariery językowe, kulturowe, geograficzne. Ich efektem właśnie stały się te skamieniałe słowa, czyli rzeźby, które możemy podziwiać. W imieniu studentów wszystkich, którzy brali udział w tym projekcie, też tych nieobecnych, jak i tu stojących, chciałbym Państwu bardzo podziękować przede wszystkim za przyjęcie nas na tej wystawie, za tak liczne przybycie, no i życzę miłego odbioru. Dziękujemy.